To jest odnawianie różnych budynków albo dachów. To jest takie coś, że z tego starego zrobi coś nowe. W procesie rewitalizacji najważniejsi są ludzie, zwykli mieszkańcy. To dla nich i przez nich powinna być tworzona. Śródka jest wspaniałym przykładem na rewitalizację. Jest dowodem na to, że miejsca najlepiej ożywiają nie urzędnicy, ale mieszkańcy. Kto może rewitalizować? Każdy. Właściciele sklepów, firm, zakładów usługowych, organizacje pozarządowe i mieszkańcy. Na początku to tak jakoś, nie wiem, były te kwiatki gdzieś tam na parapeciku, a później no to tu był taki kawałek ziemi, tak jak ja się bo nam się prowadziłam, no, to tak popsuło nam się kanalizacja, no to ten stary podwórek zerwano i się zostało trochę ziemi. No jak się zostało trochę ziemi, to ją zagospodarowaliśmy. Kamienica, w której się znajdujemy, powstała na początku XX wieku. Wtedy funkcjonowała tutaj kawiarnia oraz pierwsze jarocińskie kino. My zagospodarowaliśmy to miejsce na potrzeby naszej szkoły muzycznej Yamaha. Stworzyliśmy pomieszczenia do prowadzenia zajęć oraz salę koncertową. Rewitalizacja! Prawdziwa rewitalizacja nie może nastąpić bez współpracy. Wspólne działania gminy i parafii Świętego Marcina doprowadziły, że obiekt ten został zadaszony, zamontowane zostało oświetlenie i wbudowana została nowa posadzka. Jednocześnie miejsce to zainteresowało twórców kultury. Odbywały się tutaj spektakle teatralne, projekcje filmowe, a podczas ostatniego festiwalu niesamowity koncert Dekonstrukcja Legendy. Myślę, że ta kamienica jest dowodem na to, że mieszkańcy chcą mieszkać w centrum Jarocina. Dowodem na to jest, że nie mając problemu ze sprzedażą lokali, ale trzeba ludziom zabezpieczyć dobry standard życia w tych mieszkaniach. Rewitalizacji może dokonać każdy, ale nie wszędzie. Zgodnie z ustawą rewitalizować można tylko 20% obszaru całej gminy, który zamieszkuje nie więcej niż 30% mieszkańców. Dlatego musieliśmy stworzyć plan obszarów zdegradowanych. Zdegradowanych, czyli takich, gdzie oprócz złych stanów budynków występują jeszcze inne powody, dla których należy przeprowadzić rewitalizację. Na przykład bezrobocie albo fakt, że upadają w tym miejscu firmy, zamykane są sklepy. A ty, co chciałbyś zrewitalizować? Czekamy na Twoje pomysły do 11 września.